Muzyka dla myślących. Interaktywny przewodnik po stereotypach muzycznych. Rozdział pierwszy, stereotyp drugi. O gustach się nie dyskutuje. A może jednak porozmawiajmy? Mówi Tomasz Kozłowski, socjolog zaproszony do udziału w projekcie przez Fundację Mea Kultura. Temat, wokół którego skupiony jest niniejszy podcast, to gusta oraz to, czy należy o nich dyskutować, czy też może o nich nie wypada dyskutować. W gruncie rzeczy, jako antropolog kultury, uważam, że dyskusja o gustach jest pewnym niezbywalnym elementem nas jako istot społecznych. Musimy pamiętać, że ludzie nawykli do tego, żeby funkcjonować w społeczeństwie, nawykli do tego, żeby iść przez życie. Jako grupa, a nie jako indywidualności, szukają okazji do współpracy, szukają okazji do wymiany informacji, szukają okazji do tego, żeby budować wszelkiego rodzaju koalicje. Socjologowie i antropologowie patrzą na gust troszkę szerzej niż na, że tak powiem, zestaw pewnych preferencji estetycznych. Gust dla socjologa i dla antropologa kultury to jest pakiet pewnych bardzo, bardzo konkretnych informacji na temat człowieka. Nie tylko informacje na temat tego, czy lubi taki zespół, czy inny, ale również informacje na temat tego, z jakiej grupy społecznej się wywodzi, jakie tło społeczne za nim stoi, jakie odebrał wychowanie, w jakie wartości wierzy, czy po prostu jakim jest człowiekiem. W związku z tym dyskusja o gustach przez wielu badaczy społecznych postrzegana może być jako pewien element naszego, Naturalnego wręcz wyposażenia. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy, że kiedy ludzie y, łączą się w grupy, czy też nawet w pary, takie o charakterze intymnym, prawda, to nagle dyskusja o gustach staje się bardzo, bardzo istotna. Y, nawet y, pewnie jest wiele anegdot na temat tego, jak młodzi ludzie, poznając się, chodzą na randki, zaczynają nieporadnie rozmowę między sobą, a jakiej słuchasz muzyki. Lubisz ten zespół, jesteś z takiej, z takiej subkultury, prawda? I nagle okazuje się, że staje się to bardzo, bardzo istotnym nośnikiem pewnych informacji na temat tego, jakie wyznajemy wartości, jakimi jesteśmy ludźmi, co lubimy, czego nie lubimy, i w takim wymiarze psychospołecznym jest to, można powiedzieć, jakaś konkretna prognoza dotycząca tego, czy w ogóle nam się będzie dobrze współpracować. prawda? Z tego względu dyskusja o gustach ma znaczenie zasadnicze w życiu każdego z nas. Zwróćmy uwagę, że funkcjonujemy w grupach, które mają te gusty raczej zbliżone, a nie bardzo, bardzo od siebie odległe. W związku z tym uważam, że dyskutowanie o gustach jest czymś absolutnie normalnym, jest czymś potrzebnym w życiu każdego z nas. Co oczywiście nie jest wolne od jakichś komplikacji czy od, 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 od pewnych problemów, no bo gdyby takie problemy się nie pojawiały, to takie właśnie maksymy, jak o Gustach się nie dyskutuje, prawdopodobnie w ogóle by się nie pojawiły. Prawda? Na, gruncie takiej, na gruncie takiej refleksji już bardziej kulturoznawczej, można by powiedzieć, że dyskusja o Gustach również jest zabiegiem bardzo uprawnionym, można by powiedzieć, że ma znaczenie absolutnie zasadnicze dla perspektyw rozwoju naszej kultury. W kulturze zachodniej dyskusja o gustach systematycznie powraca. Powraca jako, jako myśl awangardowa. Prawda? Ludzie, którzy, którzy tworzą awangardę nagle w pewnym momencie dochodzą do wniosku, że Niektóre gusta, niektóra, nie, nie, niektóre formy ekspresji, niektóre sposoby refleksji już przestają wystarczać, że od niektórych kanonów należy odejść, że niektóre kanony, kanony należy porzucić, przełamać, poszukać czegoś zupełnie nowego. I czasem przybiera to bardzo radykalne, bardzo radykalne formy, ale zwróćmy uwagę, Jakie pytania za tym stoją? Jaka refleksja temu towarzyszy? To jest refleksja bardzo głęboko antropologiczna. Kim jesteśmy? Skąd przychodzimy? Dokąd zmierzamy? Jak wyrazić nasze wartości? Jak wyrazić to, o co nam, o co nam chodzi? Jaki jest głębszy sens, który towarzyszy nam, ludziom, naszej kulturze, cywilizacji? I w związku z tym są to pytania, które w jakiś sposób pchają naszą kulturę do przodu, w jakiś sposób definiują nasze, naszą refleksję na najbliższe dekady. Stają się one elementem naszej tożsamości. W związku z tym, bez dyskusji o gustach, można by powiedzieć, że nie bylibyśmy takimi ludźmi, jakimi dzisiaj jesteśmy. Dlatego takie pytania warto zadawać, warto pytać o to, w co wierzymy, warto zastanawiać się nad tym, w imię czego funkcjonujemy i w co wierzymy. Problem pojawia się wtedy, jeżeli dyskusja o gustach zaczyna przechodzić również na pewne obszary zarezerwowane dla polityki. Jednym słowem, jeżeli stoi za tym dyskusja o tym, kto ma rację, a kto nie? Komu należy się władza, a komu władza się nie należy? Komu należą się pewne przywileje, a komu pewnych praw należy y, y, odmówić? Jeżeli dyskusja o Augustach staje się przedmiotem rozważań stricte politycznych, to można powiedzieć, że powolutku zaczynamy wkraczać już na takie rejony zarezerwowane nawet dla niektórych totalitaryzmów. Prawda? Zwróćmy uwagę, że w bardzo mrocznych czasach XX wieku, ale nie tylko XX wieku. Określone grupy społeczne utożsamiane były z pewnego rodzaju gustem, prawda? I ten gust określany był jako gust zarezerwowany dla pewnych grup interesów, które uważają, że coś im się należy i że w imię, że tak powiem, określonych ideałów inne grupy społeczne należy w jaki sposób cię w jaki sposób należy je odizolować, prawda? w jaki sposób należy je wykorzystać. Określone grupy interesu, które dążyły do tego, żeby przejąć władzę polityczną, bardzo często swoich wrogów politycznych określały właśnie na płaszczyźnie gustu. Interesujesz się takimi rzeczami, czytasz takie i takie, takie książki, lubisz w taki i w taki sposób spędzać czas wolny, preferujesz taką sztukę, a nie inną, taką muzykę, a nie inną, w związku z tym ty jesteś moim wrogiem. Ty jesteś wrogiem moich idei, ty jesteś wrogiem mojego porządku. Trzeba ciebie w jakiś sposób odciąć, trzeba ciebie w jakiś sposób ograniczyć, trzeba ciebie w jakiś sposób wyeliminować. Zwróćmy uwagę, że to jest retoryka, która była zarezerwowana dla nazistowskich Niemiec. Zwróćmy uwagę, że to jest retoryka, która była zarezerwowana dla Rosji Radzieckiej, dla komunizmu, dla najciemniejszych czasów stalinizmu, również w Polsce o czym wolno myśleć, o czym nie wolno myśleć. Jakie obrazy powinny nam się podobać, a jakie obrazy nie powinny nam się podobać. Prawda? I ktoś, kto zainteresowany jest przejęciem władzy politycznej, mógłby wykorzystywać tutaj retorykę z ogranicza kulturoznawstwa i mówić przecież to jest dokładnie to samo, co miało miejsce kiedyś. Kiedyś była taka awangarda, a dzisiaj jest taka awangarda. Wcześniejsza awangarda mówiła Zrywamy z takimi wartościami w imię innych wartości, no to nasza awangarda, awangarda nowego typu, też będzie mówić o tym, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, jakie gusta są pożądane, a jakie gusta są niepożądane. To jest pewnego rodzaju manipulacja. Tego rodzaju myślenie jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Zwróćmy uwagę, jakie idee za tym stoją. Jeżeli mówimy o awangardzie na gruncie artystycznym, tam faktycznie chodziło o to, żeby odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytania o to, kim jesteśmy, dokąd zmierza nasza kultura, w co wierzymy, jakimi jesteśmy ludźmi, co jest wartościowe i co kieruje naszym życiem. W przypadku takiej awangardy, która, że tak powiem, kieruje się myśleniem stricte politycznym, za tym nie stoi interes e, estetyczny. Zatem nie stoi interes, który ma na celu rozwój naszej kultury, e, ubogacanie jej w jakiś sposób. Stoi zatem interes typowo polityczny. Chodzi o to, żeby zdobyć władzę, chodzi o to, żeby zdobyć dla siebie określone przywileje, chodzi o to, żeby zdobyć dla siebie pewien wpływ. prawda? Chodzi o to, żeby kontrolować w jakiś sposób to, jak społeczeństwo myśli, co społeczeństwo preferuje. Jest to biegunowo odległe od tego, z czym wiążą się ideały e, państw, które chcą się określać mianem liberalnych demokracji. Dlatego w dyskusjach o gustach powinniśmy być ostrożni, powinniśmy pamiętać o tym, czy przypadkiem nie zapędzają się one w rejony polityczne, w których chodzi o, w których chodzi o władzę, w których chodzi o przywileje, w których chodzi o pieniądze. Dyskutujmy o gustach. Starajmy się poszerzać swoje wartości, starajmy się poszerzać wachlarz sensów, który w jakiś sposób ubogaca nasze życie, bez wzajemnego wyniszczania siebie. Pamiętajmy o tym, że dyskusja o gustach jest dyskusją, która towarzyszyła nam od zarania ludzkości. Dyskutując o gustach, staramy się. Tworzyć nowe koalicje, staramy się dobierać ludzi, z którymi jest nam bardziej po drodze, staramy się, staramy się iść przez życie nie, nie samotnie, tylko w jakiejś grupie. I myślę, że jeżeli temu służy dyskusja o naszych gustach, jeżeli służy temu, jeżeli służy ubogacaniu naszej tożsamości, to powinna się ona odbywać i nie powinniśmy sobie odmawiać do niej praw. Tytułem podsumowania mojego wywodu, czego życzyłbym sobie, żeby, żeby szanowny słuchacz zapamiętał: Pamiętajmy, że z tym niedyskutowaniem o gustach należy uważać. Jak to w życiu bywa, to zależy. Jest to pewien niezbywalny element naszej natury, żeby na drodze przez życie szukać ludzi, którzy myślą podobnie. Szukać ludzi, z którymi dobrze będzie nam się współpracowało, z którymi dobrze będzie nam się żyło. Jesteśmy istotami społecznymi i tego rodzaju pragnienia, tego rodzaju intencje towarzyszą nam w zasadzie przez całe życie. Gusta są takim fajnym pakietem informacji, dzięki którym szybko, w miarę możemy dojść do wniosku, czy z człowiekiem, którego spotykamy na drodze, będzie nam się dobrze współpracować, czy też może ta współpraca nie będzie nam tak dobrze szła, jakby nam się wydawało. W związku z tym, dyskusja o Gustach jest pewnym istotnym drogowskazem przez całe nasze życie. Rozmawiajmy o Gustach, szukajmy ludzi, z którymi dobrze nam się rozmawia, szukajmy ludzi, z którymi możemy wymieniać się różnymi ideami. Nie bójmy się takich rozmów w imię, że tak powiem, jakiejś źle rozumianej politycznej poprawności. Drugi obszar dyskusji o gustach toczy się na gruncie naszej kultury, na gruncie kultury, sztuki, estetyki. Musimy pamiętać, że bez kwestionowania pewnych utartych standardów, bez kwestionowania gustów niemożliwa staje się awangarda, niemożliwe staje się wytyczanie nowych kierunków, wytyczanie nowych znaczeń, nowych wartości. Niemożliwe staje się szukanie nowych form ekspresji. Można powiedzieć, że bez dyskusji o gustach. Życie artysty staje się udręką. Artysta chyba ze swojej, ze swojej definicji jest osobą, która staje się, stara się, jest osobą, która stara się negować, w jaki sposób zastany porządek, i uniemożliwianie mu tego, no jest wydaje mi się, jakąś zbrodnią, jakąś formą gwałtu, która dokonuje się na kulturze i sztuce. Trzeci obszar, który faktycznie jest już bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli mówimy o dyskusji o gustach, to jest obszar sporu politycznego. Musimy pamiętać, że są grupy ludzi, którzy dyskusję o gustach starają się przedstawić jako pewną walkę idei, z tym, że jest to walka idei nie na gruncie sztuki, tylko na gruncie polityki. Walki idei, które starają się przejąć władzę, walki idei, które starają się narzucić nam pewne sposoby myślenia w sposób przemocowy. Musimy pamiętać, że na gruncie polityki dyskusja o Augustach staje się bardzo, bardzo niebezpieczna. Staje się sposobem do tego, żeby w jakiś sposób klasyfikować ludzi, żeby pokazać, że są ludzie, którzy uważają się w jakiś sposób za lepszych, są ludzie, których. Z definicji możemy uważać za gorszych, ponieważ reprezentują taki gust, a nie inny. I że w związku z tym należy odmówić im pewnych praw, w związku z czym należy zabronić im pewnych rzeczy, i w związku z czym należy narzucić im pewne sposoby myślenia, pewne sposoby działania. To nie ma nic wspólnego z rozwojem sztuki, to nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem nowych wartości, to nie ma nic wspólnego z poszukiwaniem nowych form ekspresji. Myślę, że uczynimy sobie nawzajem bardzo dużą krzywdę, jeżeli dyskusję o gustach będziemy sprowadzać właśnie na taki poziom. Innowacja Muzyka dla Myślących Interaktywny Przewodnik powstała w ramach projektu Popojutrze 2.0 Kształcenie i została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego program operacyjny Wiedza, Edukacja Rozwój. Więcej o pozostałych stereotypach dowiesz się z e-booka Muzyka dla myślących, który powstał w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji Mea Kultura. Wejdź na stronę www.savethemusic.eu i bądź świadomym odbiorcą kultury.